Słuchajcie, pewno wiecie, nasz gość, Zytfryd Ciupka, nie muszę zapowiadać. Samo imię, nazwisko mówi za siebie. Witamy, Zytfryd. Dzień dobry, witajcie wszyscy, kochani siostry i bracia. Ja dopiero co przyjechałem tutaj z Kasią i przywitaliśmy się z naszymi znajomymi, no ale jak ja widzę, tutaj znajomych nie brakuje. Tutaj Aja Iskra akurat odeszła, ale myśmy tak wtargnęli na tą scenę. Ja nie wiem, czy już mogę mówić, albo jak to wygląda. Tak? Tak? A, no to fajnie. No nie wiem, jaki będzie ten czas. No, spróbujemy go wykorzystać na maksimum. Jeszcze po mnie chyba ktoś występuje, nie wiem, bo ja nie mam tego planu. Jeszcze jedna pani chyba będzie, prawda? No, nie pękaj. No. A, dobra. A, słuchajcie, kochani, ja tak zastanawiałem się, bo mnie Janusz tutaj miesiąc temu zaprosił. Jeszcze wcześniej mówiła Ania Mazurczyk, że dobrze by było, żebym tam wystąpił. W zeszłym roku, pamiętacie, to tak wskoczyłem na tą scenę tak znienacka przez Małgosię spod Krakowa, która po prostu powiedziała: Janusz, słuchaj, dajmy mu chociaż 15 minut i dzwoni mi do domu, a ja sobie siedzę, jajecznicę ugotowałem, a tutaj telefon. Za godzinę masz być, jak to zrobić, nie interesuje nas. No to full speed. No i pamiętam, że rozmawialiśmy na temat, na różne tematy, ale na samym końcu, dokładnie pamiętam, powiedziałem wam, że powinniśmy przygotować się na przyjście Antychrysta. Pamiętacie? Antychryst to nie jest żadna postać fikcji, to są twarde fakty i nic nas przed tym nie ustrzeże, że z tą twardą rzeczywistością będziemy musieli się zmierzyć w tych czasach. I naszym zadaniem jest przygotować się na tych kolesiów, którzy tutaj przychodzą. Na pewno jest to zadanie do wykonania pod warunkiem, aha, widzisz, jeszcze miałem założyć ten mikrofonik, to podłącz go z tym, tak? To powiedz mi, kiedy... Mogę już, tak? Bo tutaj Kasia z Łukaszem to nagrywają, żeby ewentualnie... Cześć, Aja. Cześć. Cześć, nie tyliłam. Chodź tutaj. Wszystko gra? Oczywiście, tak? Tylko zabieram ci mój atrybut. Aha. Powiedz mi, do której mogę mówić, żeby tutaj nikomu po prostu czasu nie zabrać. Godzinkę? A, super. Dobra. Super. Więc mamy być przygotowani, ale żeby to wszystko chronologicznie poukładać, bo tak zastanawiałem się, w jaki sposób mam wam to przedstawić, więc postanowiłem, że może zacznę od takiego niechlubnego tematu, który się pojawił niedawno w naszej przestrzeni, o którym było dużo powiedziane i bardzo dużo było ku mojemu ubolewaniu powiedziane na wspak. Ja nikogo bym tutaj w żaden sposób nie chciał jakby stręczyć, że ktoś przekazał niewłaściwą informację, ponieważ jesteśmy wszyscy poszukiwaczami prawdy i mamy prawo się mylić. Wszyscy, każdy jeden z nas i każdy jeden z nas już się wielokrotnie mylił. Nikt się chyba tyle razy nie pomylił, ile ja. I mam wyrozumienie dla tego, kto też się pomylił. Natomiast dzisiaj przychodzę do was z informacjami, których być może nigdzie w Polsce nikt wam nie powie i nie wiem, czy kiedykolwiek do tej pory powiedział ktoś te informacje, ponieważ one są ukrywane, tłamszone. Jeżeli się gdziekolwiek pojawiają, to ludzie po prostu giną, tak? Bo wy nie macie
prawa tego wiedzieć według nich. I dlatego postanowiłem sobie właśnie tą wiedzę wam spróbować w takiej mikronowej pigułce przyswoić. Chodzi tutaj o postać Lucyfera. Kim on jest? Na ten temat pojawiło się bardzo dużo sprzecznych informacji. Oczywiście wiemy, że różni ludzie na różnych kanałach o tym mówią. Jeżeli ja będę dzisiaj mówił inaczej, to nie dlatego, że chciałbym się z nimi kłócić, tylko chciałbym przedstawić wiedzę, którą zdobyłem i którą drążę od jakiegoś czasu i która ze mną rezonuje. Więc zostało to przyswojone nam, że Lucyfer to ktoś, kto niesie światło, kto pochodzi pierwotnie ze źródła, stamtąd się wyłonił i to jest ten, który wcale tak źle dla nas nie chce, tylko chce dla nas lepiej. No niestety, ale tak nie jest. Niestety nie, a może nawet istety, sytuacja wygląda troszeczkę inaczej. Źródło kiedyś, żeby zacząć doświadczać, ja już to na innych prelekcjach mówiłem, ale warto może tak troszeczkę przelecieć ten temat, więc jak wyszliśmy ze źródła, ja będę takimi troszeczkę ramami czasowymi tutaj operował, ale nie chcę was też zanudzać i tutaj wymądrzać się, żebyście nie powiedzieli, no dobrze, po co te wszystkie liczby, lepiej powiedzieć, jak ktoś kiedyś powiedział, powiedz mi to tak, jak się mówi krowie na miedzy, tam jest sąsiadowy, tam masz nie włazić, tak? I ja lubię, jak ktoś do mnie mówi łopatologicznie, bo to wtedy najlepiej przemawia, więc źródło 950 miliardów lat temu postanowiło doświadczać i chciano, żeby poprzez te doświadczenia kiedyś zebrać je i można tworzyć za pomocą ludzkich myśli kolejne piękne wszechświaty. Więc źródło, czyli czysta świadomość, musiała się kiedyś podzielić. Zostały stworzone trzy płomienie: złoty, ametystowy i błękitny. Złoty nazwał się Brahma. Złoty nazwał się Serafa i Serafim. Ametystowy Brahma, a błękitny Elohai Elohim. I postanowiły, że wyjdą ze źródła i zaczną się podzielać i stworzą matriks czasu oparty na wolnej woli. Więc możecie robić, co wam się żywnie podoba i nikt nie ma prawa was za to krzywdzić. Nikt. Jedynie możecie zrobić to sami. Więc ten matriks jest po to, żeby doświadczać. Nie ma czegoś takiego jak grzech. Są jedynie pozytywne i negatywne doświadczenia. Te pozytywne doświadczenia będą was wznosić, negatywne doświadczenia będą was obniżać. Jeżeli cały czas doświadczamy doznań negatywnych, to w pewnym momencie jesteśmy niedorozwinięci, bo się obniżamy. Jeżeli cały czas pracujemy na wysokich wibracjach i się podnosimy, wznosimy, jak to ma miejsce przy wniebowstąpieniu, wtedy nasza wibracja idzie do góry i wtedy automatycznie rozwijamy się. No, nie sądzę, aby jakikolwiek z was chciał się jeszcze obniżać, bo w przeciwnym razie byście tutaj nie byli, prawda? Te trzy świadomości żyły sobie pięknie i dostatnie i około 450 miliardów lat temu doszło do pewnej katastrofy kosmicznej, w której zostały pogwałcone kosmiczne prawa. To spowodowało, że w tym miejscu wywróciło się wszystko do góry nogami. Istoty te poczuły najzwyczajniej
wielki smutek i dezorientację. To jest tak jak w lesie człowiek by się zagubił, bo GPS przestał działać. Odwracacie się i we wszystkich miejscach widać tylko kupę drzew. I co teraz robić? Więc postanowiły ze swojej siły w jakikolwiek sposób wyjść z tej sytuacji. Stworzyły taką sytuację skrajnej biegunowości o nazwie kwarantanna. Wy to słyszycie już pewno, bo teraz mieliśmy właśnie taką powtórkę z rozrywki, gdzie nam takie coś zaserwowano. A to jest starożytne, to już zawsze było. Kwarantanna nie jest nic dobrego, bo z tego nic nie wyjdzie. Z tego tylko kolejny rozgardiarz wychodzi. Żeby ratować tych nieszczęśników, płomień Elohai Elohim, ten błękitny, podzielił się na kolejne ugrupowania, tworząc rasy Anunaków i przyjął nazwę Anu Elohim. Tam się już zaczął ten bajzel. Rasy Serafa i Serafim też się podzieliły i stworzyły drakonian, drakosów, nekromitów, gadów, insektów i jeszcze jedna rasa była, zapomniałem jak się nazywa, i dinoidów. O. Te rasy przyjęły nazwę Fallen Angels, upadłych aniołów, a rasa Braharama poszła na ratunek obydwom i tworzyły kolejne podgrupy z tych właśnie Anu Elohim i upadłych aniołów. Dlatego my mamy tą kosmiczną bandę, która tutaj przyjeżdża, to są zazwyczaj albo Anunacy, albo gadzi. Czyli albo ci, a później te całe towarzycho znowu zaczęło się między sobą krojcować i dlatego mamy już teraz takie sieczki kosmiczne, że ci, którzy tu przyjeżdżają, to nie wiadomo właściwie z kim my mamy do czynienia. Są pokrojcowani. No cóż, no to jest zabawa bardzo starożytna. Ostatecznie ta cała ich kwarantanna skończyła się tym, że tam, gdzie się bawili w to wszystko, zamiast poprosić źródło o pomoc, to już jest, wiecie, jak człowiek odhaczy się od Boga i prowadzi bezbożne życie, to nie może być dobrze. Więc naszym jakby takim odwiecznym pragnieniem jest wrócić znowu na szlak. Ale jak to zrobić, jak informacja nie przepływa? Nasza rzeczywistość jest dużo, dużo gorsza, można powiedzieć dużo bardziej zniszczona, bo gorsza bym nie powiedział, bo my teraz wychodzimy z tego wszystkiego, zaraz o tym powiemy. Tylko że nasze obniżenie jest tak dramatyczne, że te ziemskie bytowanie określają grupy guardians, czyli opiekunów mianem ziemskiego dramatu. To jest dramat jednym słowem. I dobrze by było, żebyśmy już w końcu się z tego otrząsnęli i powiedzieli, że naszym urodzeniowym prawem jest wrócić do nieba. Ja to nazywam tak obrazowo, bo język obrazów jest najlepszy. My tutaj przyszliśmy nie po to, żeby dać się gnębić i podatki płacić i czekać na rentę, zapieprzając całe życie, tylko myśmy tutaj przyszli, żeby zakotwiczyć boskie energie na ziemi, rozwinąć się spirytualnie i wrócić z powrotem tam, skąd przybyliśmy. No pewnie, że przyczyną jest wtedy, jeżeli to zostało przez rasy, które najzwyczajniej powiedziały, my mamy boski porządek, mamy wszystkiego pod dostatkiem, mamy wszystkiego w bród, ale wypróbujmy coś innego. Co będzie, jak my którąś z tych zasad pogwałcimy? I to doprowadziło do pewnej dezorientacji, bo jak odhaczymy się od boskich energii, to przez nasze kanały, przez które świadomość przepływa,
przestanie ta świadomość płynąć. I my mamy najzwyczajniej brak tej informacji. Brak informacji powoduje, że człowiek zaczyna robić rzeczy, które w normalnych układach by nie robił. Przykład, kogoś zabierają w białych fartuchach, zabierają do psychiatryka. Dlaczego on tam trafił? Bo dla ogółu sprawia zagrożenie, bo się zachowuje inaczej niż inni. To jest też kwestia, te wszystkie kanony zachowania, jakie my tutaj mamy, one są nam narzucone. Ktoś tak zadecydował, to jest pewien dogmat. Tak, w Kościele katolickim Matka Boska jest niepokalanie poczęta, od dzisiaj tak wierzymy. Koniec, kropka, bez dyskusji, tak? Ksiądz nie żeni się, nie ma dzieci, bo tak zadecydowaliśmy, on ma żyć w celibacie. I to nie powinno podlegać żadnej kwestii, bo tak jest z góry ustalone. Ale to jest fikcyjna rzeczywistość. To jest po prostu myślenie z piekła rodem, że się tak wyrażę. To nie jest nasze życie. Nasze życie polega na zupełnie czymś innym. Wyłączę tylko komorę, bo widzę, o, Jurek do mnie dzwoni, od razu mu powiem. Jurek, ja jestem akurat w prelekcji, wiesz, aleś mnie dorwał. Akurat mówię o tym, cośmy przerabiali. Także ja się już od razu odhaczam, a później porozmawiamy, jak będę gotowy. Trzymaj się. No, cześć. No właśnie, Jurek jest, tak. Jurek jest najlepszy. On jest, można powiedzieć, w zaawansowanym stopniu tutaj autorem tego, co wam przekazuję. Kontynuujmy to wszystko. Te wszystkie, proszę, jak ta cała werwa się zrobiła i bo w boskim porządku jest tak, że jest przepływ energii od czakry korony tutaj takim ziemskim językiem przez całe ciało, poprzez czakrę podstawy, wszystko idzie do rdzenia planetarnego, mamy fajne uziemienie, mamy połączenie ze Stwórcą i wszystko jest jak trzeba. To jest tak jak piorun, jak uderzy piorun na ziemię, to widzimy z niebios na ziemię i następuje wymiana informacji. Matka Ziemia komunikuje się ze Stwórcą, a Stwórca komunikuje się z Matką Ziemią, czyli z naturą, a my jesteśmy ich dziećmi. Dlatego ma być nam tutaj dobrze, bo i Matka Natura, i nasz Bóg Stwórca chce, abyśmy mieli spełnione, szczęśliwe, w absolutnym dostatku życie. I przed Bogiem tylko pozytywne doświadczenia mają wartość. Te śmieci w postaci negatywnych doświadczeń, one są do Stwórcy bezużyteczne, ale nie do końca. Ponieważ jak teraz tu jesteśmy na ziemi, to zebraliśmy tyle zachowań, które, ja to w ten sposób powiem, kiedyś byliśmy aniołami naiwnymi, a schodząc tu na ziemię, nauczyliśmy się pozytywnego cwaniactwa i my tą informację mamy zabrać do źródła, mamy w niebie być, my mamy być tymi nośnikami tej informacji i zabrać to z powrotem. Ale tylko wtedy uda nam się to, jeżeli uda nam się stąd w niebo wstąpić. Jeżeli poddamy się Antychrystowi, utracimy tą informację i byśmy również wrócili do źródła, ale już tylko jako budulec. Więc nastąpiłaby ta ostateczna śmierć, a my mamy w sobie życie nieśmiertelne. Więc połapmy się w tym wszystkim i wróćmy do źródła z tą informacją, ponieważ tam będziemy wszyscy za pomocą myśli kolejne piękne wszechświaty tworzyć. Ale żeby teraz nie skakać tak po tych tematach, to wszystko się obniżyło, ta cała czarna dziura zaczęła wciągać to wszystko. Prokion, czyli te wielkie słońce zapadło się, i stworzyło tak zwane czarne słońce. Czarne słońce to nic innego jak matrix fantomowy, czyli my mamy
pozytywną stronę i negatywną, czyli tak jak odbicie lustrzane, i tam są wszystkie te istoty, które nie działają w boskim porządku, tylko mają te bezbożne życie i ciągną energię. Oni wtedy stworzyli rasy Anunnaków, które wyłamały z siebie 12 nić DNA, pozbawiając się ascendencji, żeby osiąść w materii, dlatego to są materialiści. Oni tutaj chcą być, ale materialiści potrzebują energii. Czyli jak ktoś was w pieniądzach oszuka, jak ktoś was pozbawi jakiegoś majątku, bądź na jakikolwiek sposób, to są materialiści, którzy żyją właśnie po fantomowej stronie. Ta cała dziura zaczęła się bardzo mocno pogłębiać, aż przyszedł ktoś taki, co się nazywał Metatron. Znacie kogoś takiego? Metatron był wielkim aniołem, że tak powiem, który ratował ten Matrix. On był po naszej stronie, a 150 miliardów lat temu to jest sporo czasu. Niestety on został kompletnie przeciągnięty, oszukany i przejęty. Miał artefakty otwierania gwiezdnych wrót, miał te wszystkie klucze, całą tą wiedzę. Przejęli go i nasz Matrix pogłębił się jeszcze bardziej. Wtedy się zaczęło coś takiego, że trzeba było zacząć poważnie Ziemię ratować. Ale jak to zrobić? Ziemia została tak spustoszona, że wyginęliśmy po prostu tutaj, więc trzeba było naszą świadomość po raz kolejny zasiewać. Zrobiono coś takiego, że zasiano nas po raz pierwszy jako ludzi takich, jakimi jesteśmy, 25 milionów lat temu. Ten zasiew był bardzo mozolny i bardzo pracochłonny i on trwał do 5 milionów 500 tysięcy lat temu. Czyli siano nas 20 milionów lat. Możecie to sobie wyobrazić, taką kosmiczną inseminację, gdzie prowadzi się takie, to jest orka na ugorze, to nie jest proste. Zasiać świadomość gdzieś, gdzie nic nie było. Wszystko było zniszczone. Jakbyśmy sobie ten las naokoło wyobrazili, jakby tutaj pożar przeszedł i tylko kikuty stoją, spalona ziemia, nie ma nic. I próbuj teraz coś tam zasiać. Nie jest to takie proste. Udało się. Co się stało? Zrobiono tak zwaną elektryczną wojnę i podczas tej wojny nas kompletnie zgładzono, kompletnie, nie zostało z nas nic. Więc nasza świadomość została zabrana i zasiano nas po raz kolejny. Za drugim razem wprowadzono nas przez gwiezdny portal o nazwie Trzecie Oko Horusa. To jest coś bardzo pozytywnego. To miało miejsce przez ze Syriusza B. Jeszcze do Syriusza B powrócimy, bo stamtąd ktoś bardzo wielki przyszedł na Ziemię. I to miało miejsce 3 miliony 700 tysięcy lat temu, aż do 848 tysięcy lat przed naszą erą. Czyli wtedy siano nas już tylko 3 miliony lat. Dlaczego tak szybko? No bo wszyscy się uczymy, nabieramy umiejętności. Zobaczcie, 20 milionów i 3 miliony, jak szybko to szło. No cóż, ci, którzy nam tutaj tą zupę przesolili, pojawili się po raz kolejny, czyli znowu Anunnacy i Gady. Oni byli już tutaj przed nami i roszczą sobie miejsce do tej planety, tylko że oni tutaj eksploatują tą planetę, a my jesteśmy jej strażnikami. I to jest ta różnica. Ten wyręb lasów w Polsce, te wycinki, które mają miejsce na świecie, przecież to jest straszna rzecz. Komu to jest potrzebne? Jak przypomnimy sobie 150 lat temu, co miało miejsce w Kalifornii, jak tam jeszcze stały te giganty, gdzie 20 chłopa taki pień nie mogło objąć. Wszystko zostało wycięte. Znajdźcie mi w Europie drzewo, które jest starsze niż 300 lat. Znajdźcie mi takie.
możecie mieć kłopot. Ja myślę, że nie znajdziecie. Ja sam musiałem przez ten szok przejść, jak w zeszłym roku byłem akurat w Polsce u Kasi i podczas mojej nieobecności ścięto przed moim budynkiem drzewo, co miało 70 lat. Ja pamiętam, chciałem wywołać deszcz, bo bardzo długo nie padało. Połączyłem się z tym sąsiadem i chciałem ten deszcz spowodować. Udało mi się tylko, że zaczęło błyskać i się zachmurzyło, ale deszczu nie wywołałem. Dostałem informację, że to drzewo sąsiednie po prostu miało żałoby po tym swoim sąsiedzie, który został ścięty. Drzewo, powiem wam, przepiękne. No to jest taki dramat, to jest przykre, co się z tą naturą robi, ale tak robią rasy niedorozwinięte, gdzie informacja nie przepływa. Oni mają zniszczone DNA częściowo na własne życzenie. To jest bardzo interesujące, jak weźmiemy sobie działalność kogoś takiego jak Todd. Przyszedł tutaj na ziemię ze swoim kolektywem, żeby robić coś takiego jak bioregeneza, czyli odnawianie genetycznego kodu. Miał 11,5 nici gotowej. Brakowało mu pół nici i przeszedł na negatywną stronę i wysadził Atlantydę w powietrze. Zadajmy sobie pytanie, dlaczego ich tak to zło kręci? Zło jest bardzo atrakcyjny. Przychodzi niekiedy pod postacią piękna. Przychodzi do nas, to są wilki w owczych ubraniach. I słodzą ze wszystkich stron. I wielokrotnie my wszyscy dawaliśmy się na to nabrać. Dlatego nie powinniśmy nigdy nikogo osądzać ani oceniać, dlaczego poszedł pewną drogą. Miejmy wyrozumiałość i szacunek dla każdego, kto przeszedł pewną drogę, nawet tą negatywną. Jak się ocknie, to też pójdzie w swoją stronę, tam gdzie jest jego miejsce, ale nie każdy tego chce. Zaraz będziemy właśnie o tych jegomościach mówić. Więc jak ten drugi zasiew znowu został utracony poprzez tak zwaną tysiącletnią, poprzez wojnę, ta pierwsza była elektryczną, druga była tysiącletnią wojną. W czasie tej wojny znowu nas kompletnie wytrzebiono i naszą świadomość trzeba było znowu zabrać, ulokować w pewnym miejscu, bardzo często służyła ku temu Andromeda, ponieważ to jest miejsce, gdzie jest jeszcze boski porządek. Ja tutaj mam różnego rodzaju diagramy, mógłbym wam to pokazywać, ale nie chciałbym wam robić w głowie mętlika, tylko chciałbym takim prostym językiem takiego robola mówić, żeby to było przyswajalne, bo to nie ma sensu się wymądrzać. Ostatecznie trzeba było nas po raz kolejny zasiać, ale wtedy rasy zasiewowe powiedziały hola hola, teraz musimy być już mądrzejsi. Już mieliśmy dwa poślizgi, Stwórca dał nam jeszcze jedną szansę, nie będzie czwartej, już wam teraz mówię, nie będzie czwartej. Jestem tego najzupełniej 120% pewien. Teraz to mamy zrobić. Zostaliśmy zasiani trzeci raz przez portal gwiezdny o nazwie Arka Przymierza. Wszyscy słyszeliśmy o czymś takim. Nie mylić z tym złotym pudełkiem, to coś innego. Arka Przymierza to gwiezdny portal. Tutaj zostaliśmy zasiani. I to miało miejsce, kochani, 800 tysięcy lat przed naszą erą do 55 tysięcy. Zobaczcie, trzeci raz zasiewano nas 25 tysięcy lat. To jest postęp. To jest kosmiczny postęp. I co się wydarzyło? Zasiano nam, zakotwiczono w nas tak zwany Nomi Jin, który jest kodem dzieci bożych.
Jeżeli jesteście anielskim zasiewem, to macie w klatce piersiowej kot synów Bożych i córek oczywiście. Co on powoduje? On powoduje na zaawansowanym poziomie przepływ informacji, ale nie tylko. Tam jest taka zdolność kojarzenia faktów. Wy nie jesteście tu dlatego, boście chcieli przyjść pogrillować. Wy jesteście tutaj, bo wiecie, że macie tu być. Po to tu jesteście. I ten kod został uśpiony. Wiecie, kiedy to miało miejsce? 208 216 lat temu przed naszą erą. No teraz już możemy powiedzieć 210 tysięcy. Doszło do zwieńczenia cyklu galaktycznego i wtedy trzeba było w niebo wstąpiać. Nie wiem, czy znacie różnego rodzaju książki archeologiczne. Naukowcy nie potrafią znaleźć kości człowieka starsze niż 200 tysięcy lat. Dlaczego tak się dzieje? Ma ktoś pomysł? Bo ich tam w ogóle nie ma. A wiecie dlaczego? Bo myśmy do 200 tysięcy lat przed naszą erą w niebo wstąpiali. Myśmy schodzili, żyliśmy na przykład 20 tysięcy lat i w niebo wstąpialiśmy z duszą i ciałem. I wiecie, co się z ciałem dzieje? Ciało rozpuszcza się na pojedyncze atomy i staje się eteryczne. Atom się rozpuszcza na kolejne cząsteczki i staje się eterem. Czyli my pojawiamy się tu na Ziemi i znikamy. I wraca nasza świadomość. Jedni z was mają 12 dzieci DNA. Niektórzy mają 24. Niektórzy mają z was 36. A być może są i tacy osiłkowie między wami, którzy mają 48 nici. I wiecie, od czego to zależy? Ile razy zrobiliście już rundy? Jeżeli wróciliście do źródła, w niebo wstąpiliście i powiedzieliście, tam wcale nie jest tak źle, ale tam tym na dole gościom wszystkim bardzo idzie pod górkę. Chciałbym tam wrócić i troszkę informacji przekazać, albo zrobić swoją robotę i wrócić z powrotem. I takowi, odkąd ta Ziemia istnieje, się cały czas pojawiali, wracali, ale byli i tacy, którzy chcieli po raz kolejny wrócić, bo to jest tak, jak ktoś uzbiera 12 nici, wróci do źródła i chce jeszcze kolejny raz tutaj przyjść, to on już ma te 12 nici zabezpieczone. Jeżeli będzie miał poślizg i zostanie przez ciemną stronę przechwycony, jego informacja genetyczna pozostaje w źródle. I te śmieci się odrzuca i on wraca do źródła i ma tą informację, którą zdobył. Ale jak ktoś dwa razy to zrobi, to on ma zupełnie inna jakość w nim jest. Ten buduje zupełnie inne wszechświaty. Wszystko za pomocą myśli. Myśl jest we wszechświecie najmocniejsza. I ten kod genetyczny, jak było to w niebo wstąpienie, to wtedy przyszli tutaj na ziemi ci z tymi zrytymi łbami Nefilim. Myśmy z Jurkiem robili taką audycję, gdzie było pokazane, że Nefilim to właśnie są rasy, które były stworzone przez Zetów i Anunaki. To w ogóle to jest sieczka genetyczna, pokrojcowane, to jest nie wiadomo, co to jest, ani pies, ani wydra, no ale przyszli tutaj. Laboratoryjnie stworzono im ciała, oni byli troszeczkę więksi, oni wyglądali no jak tacy, jak my jeszcze do podstawówki chodziliśmy, jak z oszczepami na mamuty latali. Oni mniej więcej tak wyglądali. I przyszli i chcieli bioregenezę, czyli to, co Jezus 2000 lat temu sprowadził te uniwersalne nauki. Chcieli też tego dostąpić. No niestety nie dało się. Do niebo wstąpienia zostało 50 lat. No to oni powiedzieli, co ty za 50 lat chcesz ogarnąć, a ty się przez 2 miliony lat nie umiałeś. No to co ty chcesz tu robić, tak?
no to szukali innej sposobności. Koniecznie chcieli zaliczyć ten cykl galaktyczny, bo każdy cykl galaktyczny ma 26 552 lata. To jest troszkę krzywa liczba, ale trudno. My mamy system dziesiątkowy, wywrócony do góry nogami. Powinniśmy, być może tutaj jest Franz Zalewski, to on wam powie, że system piętnastkowy jest lepszy, gdzie są kopy, tuziny i tym podobne rzeczy. To jest prawdziwe. Natomiast to, co my mamy, kilogramy i tam, nie wiem, co tam jeszcze jest, to jest wszystko, to się do niczego nie nadaje, bo wtedy takie ułamki wychodzą. No i ten cykl galaktyczny był zwieńczany i oni powiedzieli, jak to, jak wspomóc. I znowu przychodzi anielski zasiew, i powiedzieliśmy im tak, dobra, my wam damy żony i będziecie z nimi współżyć i w ten sposób, to znaczy nasze córy, i w ten sposób poprzez kontakt seksualny możecie tą informację przysposobić sobie. To wygląda w ten sposób, jeżeli dwóch ludzi się kocha, to wiadomo, idą do wyra. Wtedy następuje kontakt seksualny, który powoduje wir orgazmicznej energii, taki taniec. I ta energia, wibrując wokół siebie, kompletnie przekazuje sobie informacje. To jest ważne, żeby wiedzieć, żebyście czasem nie zrobili jakiegoś głupstwa i z kimś niewłaściwym wchodzili do tego, do kisty, bo to nie jest dobry pomysł, tak? Kontakty seksualne to jest niebezpieczna rzecz. No naprawdę. Ja to mówię, bo żyjemy w zwariowanych czasach, kiedy małym dzieciom w szkole, w piątej klasie już pokazuje się, jak oni mają się edukować. Tam są rysunki pokazane, jak się te dzieci mają masturbować. No słuchajcie, gdzie można, jak mogło do takiego czegoś dojść? To są straszne rzeczy i powinniśmy wiedzieć, że to nie może być w naszej przestrzeni energetycznej. Takie zachowania należy od razu kasować. Ja powiedziałem u mojej córy, nauczycielce, jak będę w podręcznikach widział jakieś świństwa, to przyjdę i łeb wam to rozwalę. Do tego to dochodzi, że nawet już zaczynają edukację seksualną w przedszkolach. Ja pamiętam, chodziłem do siódmej klasy, to jak z biologii książkę na ostatniej stronie otwarliśmy i nauczycielka musiała ten materiał przerobić, to ona taką bombę miała na twarzy, tak? Ona nie wiedziała, jak się do tego zabrać. Mówi, a może... Tak, zgadza się. A może przeczytajcie o tym w domu i porozmawiamy jutro na ten temat. No, ale tak to było i uważam, że takie zachowania są dużo lepsze niż taka rewolucja seksualna, gdzie każdy z każdym. Słuchajcie, ten Woodstock w latach 60., ta cała rewolucja dzieci kwiatów, to była agenda, to są wszystko agendy, żeby pewne patologiczne zachowania wprowadzić w społeczeństwo i żeby się energetycznie coraz bardziej obniżać. To jest straszne, ale jeżeli wiemy, że naszym zadaniem, żeby wrócić na szlak, jest dobre, etyczne życie, nie musicie się hajtać. Po co? Kochajcie waszego partnera, dzielcie z nim wszystko i wtedy nie powinno być żadnego tabu. O tym mówić by było bez końca. Jak zaczęli się między nimi krojcować, to bardzo dobrze opisuje Zacharia Sitchin właśnie w tej księdze Enki, ale tak jak widzicie, Anu, Enlil, Enki, Marduk. O tym zaraz też powiemy. Wszystko, co jest Anu, jest napsią Budy. Jeżeli stamtąd to pochodzi, możecie to sobie naprawdę podarować. Przypomnijcie mi, że mam wam powiedzieć jeszcze zaraz o Archaniele Michale, bo to w ogóle jest jazda bez trzymanki. Ostatecznie doszło do tego, że jak przyszło do wniebowstąpienia, słuchajcie, to było naprawdę straszne. My mamy w sobie kody
i klucze gwiezdne. Jeżeli chcemy przez portal gwiezdny przy w niebo wstąpieniu przejść, musimy zanucić pieśń. To są pewne sekwencje tonalne i jak człowiek ma tą informację, może tą pieśń zaśpiewać. Jeżeli jej nie ma, a zaśpiewa i nieudacznie to zrobi, to go ten portal spali. Dostąpi unicestwienia. On się nawet do niego nie zbliży. Taka zajawka była pokazana, jak w tej książce Góra Skarbów. Mam nadzieję, że się to po polsku pojawi za jakiś czas, gdzie oni przez tą, w tej górze Buczegi, to w tym paśmie Karpat jest ta komnata sprzed 55 tysięcy lat. I tam w tej komnacie, to jest, to tak notabene mogę powiedzieć, to jest właśnie ten czas, jak ten trzeci zasiew się kończył, więc te cywilizacje pozaziemskie już wiedziały, że będziemy potrzebować pewnych instrumentów, o których się nam nie będzie śniło, jak nas napadną i obniżą nam wibracje. Jakby to dalej tak szło, my niedługo byśmy mieli świadomość pantofelka, my byśmy nie wiedzieli, kim my jesteśmy. Serio, to tak działa. My jesteśmy tak ogłupieni, tak zdebilizowani, że to i tak jedno szczęście, że my jeszcze na czworakach nie chodzimy. Tak? Naprawdę. To muszę powiedzieć, że jednak anielscy ludzie są nie do zarąbania. Zobaczcie, te maltretowanie przez te setki i tysiące lat, a my jednak, kurde, w zaparty. Chodzimy jednak na dwóch. Dobra. Oni... Tak, tak. Jak zaczęli to w niebo wstąpienie, to się okazało, że te klucze zamieniły się w wytrychy. I zamiast kręcić, w lewo, to one się kręciły w prawo, albo w prawo, to one się kręciły w lewo. I co to spowodowało? Ściągnęli energię z Matrixu, która zaczęła, z tego fantomowego, która zaczęła przez te gwiezdne wrota przepływać i byłaby rozsadziła naszą planetę na szczępy. Wtedy opiekunowie gwałtownie zamknęli 11 i 12 wrota, ale energia już bardzo mocno płynęła. Bo przez ten okres wzniesienia, to jest pewien okres czasu, dajmy na to, ja tu strzelam 10 lat, gdzie energia cały czas jak ocean leci i oni blokadę zrobili i zamknęli to wszystko. Doprowadziło to do uszkodzenia tych wrót i tu były pożary na ziemi, tu były powodzie, trzęsienia ziemi. No, spustoszenie niebywałe. To, co widzieliście w awatarze, to nic w porównaniu z tym, co tu miało miejsce. I doszło to niemalże do kompletnego wyginięcia trzeciego zasiewu. Tak, my byliśmy prawie, że kolejny raz wyginięci, jak dinozaury. Pochowaliśmy się gdzieś po podziemiach, częściowo zabrali nas do ziemi środkowej. Miałem gdzieś taką sesję, gdzie ktoś powiedział, co ty robiłeś w ziemi środkowej? Ja mówię, a skąd ja mogę wiedzieć? No bo ty tam byłeś, ja cię tam widziałem. Ja mówię, nic mi na ten temat nie wiadomo. No ale ty tam byłeś, bo tam cię widziałem. No, czyli nie wiadomo, kto z nas gdzieś był. Ziemia środkowa w ogóle jest ostatnim naszym przyczółkiem. Połączenie z ziemią środkową jest w Europie w jednym miejscu. Wiecie, gdzie to jest? To jest czakram wawelski, to jest kaplica Gereona, bardzo ważne miejsce. Tam są linie geomantyczne, które są połączone, jedna jest z Jerozolimą, druga jest tonalna linia połączona z Watykanem i zbiegają się akurat w samym środku przez kaplicę Gereona. Tam jest portal do ziemi środkowej, nikt o tym nie wie. Z takich zwykłych Kowalskich, bo ci, którzy bujają tym wszystkim, wiedzieli, po co to zablokowali. Dlaczego kaplica Gereona jest zamknięta przez 360 dni w roku? Tylko przez 3 dni jest otwarta, a wtedy jest malowanie albo remont, tak? Żebyś tam nie wszedł, żebyś nie pomedytował. I nie róbcie mi zbiorowych medytacji, błagam was, bo nagrabicie sobie. W
wtedy, jak te w niebo wstąpienie nie doszło do skutku i ziemia została bardzo mocno uszkodzona, wtedy zrobił się mroczny okres w dziejach naszej ziemi i utraciliśmy najwięcej z naszych mocy. Bardzo mocno obniżono naszą genetykę, myśmy się podnieśli, ale już nie mieliśmy dostępu do czwartego wymiaru, bo wtedy żyliśmy jednocześnie w dwóch wymiarach, czyli znikaliśmy naraz. Mówisz, dlaczego się mówi dzisiaj, no to ja znikam, bo kiedyś znikaliśmy. Jadę na przykład sobie tam na Syriusza, wyskakuję na kawę, bo tam jestem umówiony z moim szwagrem albo coś. Taki przykład daję, tak? To było normalne. Myśmy tą możliwość utracili. Kiedyś mogliśmy materializować. Wiecie, jak to było? Tak, jak się dzisiaj mówi. Mówisz i masz. Pstryk jest. Chcę autobus, pstryk, bo jedziemy, załóżmy, nie wiem, gdzieś pozwiedzać coś, tak? Ma być. Nie ma coś takiego, czy będę 2 godziny czekał, aż przyjedzie. On ma być w tym momencie. Pstryk jest. Siła percepcji. To było takie mocne połączenie. Wszystkie nasze kanały były otwarte. A jak my sobie odpowiemy na pytanie, dlaczego nawet nasze kundalini jest pozamykane, ono jest jak kłębek, który jest tak pozlepiany. My jesteśmy zbudowani z takich pasm i nasza przyjaciółka wspólna, nie Kasiu, Jola z Holandii, to ona te pasma widzi. Jesteśmy posklejani jak kłębek wełny. Jakby to porozciągać wszystko, to my byśmy mieli, załóżmy, wielkość 6 metrów, ale według tego byśmy mieli przepływ ten bezpośredni tej energii boskiej. I są 3 takie kanały główne. To jest kręgosłup, środkowy, tam gdzie jest rdzeń, i boczne 2 kanały, prawy i lewy. Prawie wszyscy ludzie je mają zamknięte. Dlatego tak wszystko szczyka gdzieś tam, boli, coś tam. A to wszystko 3 kanały, odblokować to sobie i znowu energia zupełnie inaczej płynie. Ale jak dojdziecie do tego, że wasze słowo jest waszym największym narzędziem, jeżeli chcesz, żeby było po twojemu, to wypowiedz. Najzwyczajniej powiedz to i tak będziesz miał. Tylko jak to wypowiesz, to jeszcze uwierz w to. Bo jak będziesz siebie bojkotował, będziesz jedno mówił, a drugie myślał, no to z tego nic nie wyjdzie. Ja też do tego musiałem dochodzić. Całe moje Boże życie. Ale jak doszedłem do tego, to jak mnie bolało kolano, że musiałem o berła chodzić, o tych kulach, to pamiętam, był taki jeden dzień, wszedłem na górę, wdrapywałem się po poręczy 5 minut, żeby te schody przejść. W ciągu 2 godzin po prostu zadecydowałem, że ma ten ból ustać. 5 minut i zszedłem normalnie. To wszystko się odbyło w ciągu 2 godzin. Wierzcie mi, to jest możliwe. Wszystko dzieje się najpierw tutaj, później tutaj. Ci dwaj, jak będą współpracować ze sobą, nie ma nic większego. Dobra, lećmy dalej. Teraz przeskoczę na inny temat i resztę dopowiemy pod koniec. Wrócę do ludzka teraz. Słuchajcie, to jest tak kontrowersyjny temat. Teraz będzie parę takich technicznych określeń, dlatego postanowiłem, że sobie kartkę tutaj przygotuję i spiszę to wszystko, żeby wam to powiedzieć. Więc trochę będę czytał, trochę będę z głowy tak mówił. Więc Lucyfer, jak się okazuje, nie jest postacią jednej istoty. To jest kolektyw. Ktoś powiedział, że on bezpośrednio wywodzi się ze źródła. No sorry Zoro, ale na pewno nie. Na pewno nie. Tą poprawkę to ja już teraz wprowadzam. Bo ci, którzy twierdzą, że on jest taki dobry i ze źródła pochodzi, to ja zaraz wam pokażę, jaki on jest dobry. Więc Lucyfer nie jest tą jedną pojedynczą postacią, jak najczęściej się nam przedstawia, ale są to 3 rody, które nie darzą się zbytnią sympatią.
Rasy plejadiańsko-nibiriańskich Anunnaki połączyły się z rodziną, uwaga, Lilithian. Lilith, to już chyba słyszeliście, która wywodzi się z rodu Thoth, Enki, Zephilium, Anunnaki. I Zephilium, Anunnaki to są zeci, znacie, szarych. To są właśnie Zephilianie. I oni są na gęstości drugiej, czyli czwarty, piąty, szósty wymiar. I te połączenie stworzyły linię rodu Lucyferian. Jeszcze raz powtarzam, Lucyferianie to plejadiańsko-nibiriańscy Anunnacy połączeni z Lilitami, którzy są Thoth, Enki, Zephilium, Anunnaki. Trochę długa nazwa, ale jak popatrzycie sobie na te rody królewskie, europejskie, to tam też macie tych imion i nazwisk, cała gama, taki, siaki i owaki, on tam się nazywa. Dlaczego nie ma jednego imienia? Bo oni uważają na to, żeby ta ich tożsamość była zachowana. Dlatego tutaj też jest ważne, żeby wiedzieć, co się z czym łączy. Część rodu Lucyferian tworzą hybrydy z linią rodziny szatańsko-mardukowych Anunnaki. Więc tutaj Marduk jest linią szatańską. To jest ta satanistyczna linia. Oraz upadłych Serafim Nekromitów. Powiedziałem wam, Serafa i Serafim utworzyły linię gadów, reptylian i insektoidów, i dinoidów. I insektoidzi to są właśnie nekromici, czyli tak zwani żukoreptylianie. A wiecie, i oni są z Andromedy z 11 wymiaru, z bardzo wysoka, ale agresywni, że szkoda słów. I wiecie, czym są nekromici? Słyszeliście już takie określenie men in black? To są faceci w czerni. To są łajdacy, jak ich tylko wymalować. Bo, no dlaczego? Nie przepływa informacja. To jest tak, jakbyś powiedział, och, wiesz co, popilnuj mi dzieciaka, bo muszę iść do pracy. No to można się domyślić, co on by z nim zrobił, tak? To już informacja, tam już w ogóle jest totalna blokada. Ta hybrydyzacja ras plejadiańsko, i teraz uwaga, mamy kolejne określenie, plejadiańsko, Samdżaze, Lucyferian, Anunnaki i Marduko Nekromitów Lucyferiańskich Anunnaki ze Syriusza B wyłoniła, uwaga, centaurów z Nibiru. Centaurzy to są ci ludzie konie. Bardzo agresywna rasa, która wiele naprawdę tu naubliżała ludziom i w końcu ich stąd zabrali i wywieźli, bo ludzie by ich byli po prostu pozabijali. Tylko po prostu niszczyć. Po to tu ich zainstalowano. I stworzyła jeszcze grupę Alfa i Omega. O tej grupie wiemy najmniej. Nie mam pojęcia, co to są za osobnicy, co oni robią. Może się jeszcze dowiemy. Ale wiem, że w Biblii mówiono, jam jest Alfa i Omega. To ktoś znowu chciał podprowadzić jakąś dobrą cywilizację pod właśnie cywilizację negatywną, żeby po prostu skraść tożsamość. Więc plejadiańsko Samdżaze Lucyferianie i ci Mardukowo Nekromici właśnie tworzą te kolejne rasy. A Samdżaze Lucyferiańscy Anunnaki to na pewno też wiecie, to taka bardzo taka z dekoltem kobieta przyjeżdżała do Billy Mayera, pamiętacie? Taka w takim obcisłym stroju. To jest właśnie Samdżazy. Także jak będziecie słyszeć, że kiedyś ktoś tam miał przekazy od Samdżazy, no to już wiemy od kogo. To są Lucyferianie. Żeby mieć to na uwadze, wy to macie wiedzieć. Co ostatecznie każdy z was będzie z tą informacją robił, to pozostawiamy każdemu z osobna. Natomiast ważne jest, żeby wiedzieć, z kim ma się do czynienia. I teraz tak. Kolektyw Lucyferian tworzy na Ziemi odpowiednie hybrydy ludzkie i dodaje część swojego DNA, żeby mogli te kolektywy hybryd kontrolować. I teraz powiedzmy sobie, że dlaczego wolnomularze tak
wszystko utrzymują w tajemnicy, bo oni mają do ludzi niecne zamiary, ale mają swój kolektyw. To są wyznawcy szatana, ktoś kiedyś powiedział. No i to się zgadza, bo to jest udokumentowane. Na przykład iluminaci, mówi się o nich, że to są lucyferianie. I to jest prawda, bo oni są z nimi połączeni, dostali część DNA, pilnują tych swoich, wszystkie rody królewskie, to są wszystko rody połączone z upadłymi aniołami. Dlatego oni gnębią ludzi. Dlatego nie mamy monarchii na świecie, a dlaczego mamy wszędzie w Europie królestwa? Monako, na przykład Szwecja, Norwegia, Niemcy, Hiszpania, tam Rumunia. I oni się wszyscy między sobą oczywiście krojcują. Tam jest inzucht, że szkoda słów, ale oni utrzymują te swoje rody, żeby mieli te linie, bo wtedy mają to połączenie i mają tego swojego bossa i mają ściągać dla niego energię. Bo my nie potrzebujemy struktur, bo mamy połączenie ze źródłem. Oni mają odwrócony matrix, wyłamane co najmniej jedną nić, a na przykład jak weźmiemy Anunnaków, to oni mają więcej nici, bo mają niekiedy dwie nici wyłamane, a szataniści mają już niekiedy trzy wyłamane i są nawet takie rody, gdzie tam już jest tylko sześć nici. No to słuchajcie, to już jest, tam już nie ma z kim rozmawiać. Dlatego do takich ludzi to stałbym tylko twarzą, bo jak się odwrócisz, to możesz mieć od razu nóż w plecach. Trzeba wiedzieć, z kim się ma do czynienia. Dlatego powinniście zawsze odczuwać, z kim, kogo macie naprzeciwko sobie. Uważajcie, komu rękę podajecie, uważajcie, z kim się przytulacie. To jest informacja. Splot słoneczny do splotu słonecznego to jest przekazanie się informacji i zawsze z prawej strony, tak znaczy lewa strona do lewej strony, bo to jest tam, gdzie serce jest, tak? I tak powinno się przytulać i podawać rękę, ale jeżeli nie czujecie, że komuś tej ręki nie podać, to słuchajcie waszego wewnętrznego pilota, który wam zawsze dobrze podpowiada. Nie ignorujcie samych siebie. No dobra, więc teraz tak, powiedzmy sobie o takim pewnym zdarzeniu, bo już zbliżamy się. Czas się zbliża. Jejku. Proszę? Dwie minutki. No, słuchajcie, no nie wiem, może będzie jeszcze czas po tym wykładzie, ja chętnie to rozwinę, bo ja mam tutaj... Dobra, to jeszcze wam powiem, są trzy podstawowe rasy na Ziemi, które bardzo mocno kontrolują nasz świat. W 9560 roku przed naszą erą, uważajcie teraz uważnie, kolektyw Lucyferian, Federacja Galaktyczna, Noasa, Atlantis, Jehowianie, Uranti i Anu Melchizedekowie zawierają sojusz w ramach agendy jednego porządku antychrysta. Tego wam nikt nie powie. Jestem pewien, że tej informacji nikt nie ma. Federacja Galaktyczna i kolektyw Lucyferian zakładają jeden porządek antychrysta, potocznie nazwany Przymierze Lucyferiańskie. Drugim takim kolektywem jest jednego porządku świata, druga taka agenda, która ze sobą po prostu konkuruje, to są Omikronowo-Drakonie i Odedikronowo-Gadzie, Gady, tworząc agendę oriońsko-drakoniańską. I oni też tworzą, dążą do jednego porządku świata. I jest wreszcie trzecia grupa, ta, która jakby ma największy przepływ informacji, to są tak zwani Jehowian Anunacy ze Syriusza A, Jehowianie.
oni mają najmniej zniszczone DNA i to są dwunożni ludzie delfiny. Ci ludzie faktycznie mogą się porozumiewać z delfinami. Nawet jest w Stanach Zjednoczonych taki przepis, że nie wolno rozmawiać z delfinami. Serio, jest taki jeden stan. To jest to, bo my mamy zawsze odpowiednik w zwierzęciu. Na przykład my ludzie anielscy mamy bardzo dobre połączenie z waleniami, z wielorybami. Jak wieloryby porozumiewają się w oceanach, to wysyłają taki sonarny dźwięk i to harmonizuje wody. I co się robi? Wtedy się wpuszcza różnego rodzaju, robi się katastrofy ze statkami, gdzie olej wycieka, śmieci się wyrzuca, żeby ten sygnał był jak najmocniej zabrudzony. Chcę wam przez to powiedzieć, żebyście wiedzieli, że przyjście Antychrysta to są te projekty, które teraz będą aktywować, czyli New World Order. To jest nic innego, tylko przyjście Antychrysta. To jest projekt Blue Beam, to są zdarzenia fałszywej flagi, pandemie wszelkiego rodzaju i ta cała banda, która nas tutaj napada i próbuje rozdzielić nas ze sobą, żebyśmy się nie spotykali, żebyśmy nie mieli wolności słowa, żeby po prostu tworzyć zamordyzm. Naszym zadaniem jest po prostu stawiać temu opór, w jaki sposób robić swoje. Wyjdźcie z modusa walki. Walka powoduje, że przyjmujecie zasady gry tego, kto tą walkę do tej walki doprowadził. Naszym zadaniem jest wyjść z tej walki, robić swoje i oni nie będą mieli do was dostępu. Jeszcze wam powiem, że w nas jest coś takiego, ale to mam tutaj na drugiej stronie, tak zwana mutacja szachownicowa. Jak te nasze dwa gwiezdne portale zostały zniszczone, to wywróciła się energetyka. My mamy na Ziemi tak zwanych 144 tysiące... O, pieski też dają o sobie znać. 144 powiązania linii geomantycznych i takie punkty są po to, aby tam tworzyły się pierwiastki chemiczne, a w naszych ciałach anielskich my mamy 12 linii DNA, 12 nitek i 12 podlinii, czyli 144. My jesteśmy połączeni z Matką Ziemią, tam są te 144 punkty. My, będąc połączeni z Matką Ziemią, tworzą się tam tak zwane fire letters, czyli litery ognia. I te litery ognia powodują, że nasza percepcja się budzi. Wszystko stało się po roku 2000 za przyczyną Jezusa z Nazaretu, Jeszły z 12 wymiaru i króla Artura i rycerzy Okrągłego Stołu. Oni schodzili tutaj na ziemię i wykonywali energetyczną pracę, która spowodowała, że te dwoje gwiezdnych wrót zostało ponownie zaktywowanych. Jak myślicie, dlaczego wam się odpala jasnowidzenie? Dlaczego jasnoczucie? Dlaczego naraz mówisz, że coś widzisz, a kiedyś tego nie widziałeś? Wiedziałeś, że coś tam jest, ale dopiero teraz zaczyna to hasać, bo te fire letters zaczynają działać. Wszystko zaczyna energia przepływać. Wyjdźmy ze strachu, wyjdźmy z tego całego motłochu, połączmy się znowu ze Stwórcą, a wrócimy na szlak i bardzo szybko powrócą nasze moce sprzed 210 tysięcy lat. Kochani, na tym bym zakończył tą pierwszą część, żeby tutaj koleżance nie przedłużać, bo każdy ma prawo do słowa, więc tutaj poprosimy koleżankę, która teraz będzie przemawiać, a ja, jak będzie mi mikrofon udostępniony, to chętnie powiem jeszcze, chciałbym jeszcze powiedzieć o dwóch zdarzeniach, o masakrze na górze Babel, chciałbym powiedzieć o podboju Morza Martwego, chciałbym powiedzieć o kwiecie życia,
ponieważ to jest, dla mnie to jest bardzo ważne, powiedzieć wam, czym jest kwiat życia. Jak dotrze to do większej ilości ludzi, to już będziecie wiedzieć, że to nie jest nasza droga, ale to jest już temat na kolejną rozmowę. Także dziękuję wam za uwagę i oddaję tutaj głos naszej koleżance. Dziękuję. Miali widzowie i goście NTV. Nasz projekt funkcjonuje prawie 10 lat. Wszystko przede wszystkim dzięki waszemu wsparciu. Nasze konto, gdzie możecie przesyłać darowizny, widoczne jest na niniejszej planszy. Wielkie serdeczne dzięki. Janusz Zagórski i cały zespół NTV.